Cześć, z tej strony Farrell i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Ostatnio do gry został dodany nowy sezon, więc dzisiaj sobie kupimy na pewno Stumble Passa. I przy okazji odblokujemy sobie najlepszego skina, który mi się najbardziej podoba w tym sezonie. Jest on warty aż 900 gemów. Jeżeli już się domyślasz, o jaki skin mi chodzi, zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie, no to oglądaj film do samego końca, a na pewno się dowiesz. No i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Moi kochani, w tym sezonie oczywiście jeszcze nie kupiłem Stumble Passa, więc co trzeba zrobić na początku? Oczywiście go aktywować. 1200 gemów poszło i mamy, moi kochani, pierwszy Stumble Pass. I zobaczcie, jakie kozackie skiny są w tym Stumble Passie. Wy oczywiście dać znać w komentarzu, który już poziom macie wbity, bo ja oczywiście poziomy sobie kupię, co nie? Oczywiście, że tak, na początku kupmy sobie 10. 10 poziomów sobie kupmy. Poodblokowujemy te nowe skórki, zagramy sobie oczywiście meczyk nową skórką i ocenimy w skali od 1 do 10, która jest najlepsza. Spójrzcie na to, przekozacki jest ten Stumble Guy. Wow, retro guy. Nie no, nie mam pytań, podobny jest Cuphead. Kojarzycie, taka gierka rysowana, platformowa. Parę lat temu był na nią wielki szał. Więc mi ten skinek naprawdę mega fajnie siada. Tutaj mamy sobą skórkę za szczęśliwe kręcenie. I co to będzie, Mikołaj? Nie, pszczółka Maja. No niech będzie. Ej, nie miałem go, Stumble Buga. Oczywiście tutaj żetoniki, gemy. Animacja jakaś nowa, zaraz ją przetestujemy. Pingwinek. Znaczy oczywiście kręcenie. Kolejne. I uwaga... Ufoludek? Nie, jednak epik i nie miałem tego epika też, okej, okay. A bo to są chyba nowe skiny po prostu ze Stumble Passa, nie? Nie, nie kumam, nie kumam, po prostu nie trafiłem go prędzej. I uwaga, kolejny skinek z Koła Fortuny to... Daj legendę, daj legendę, daj leg... No i patrz, prawie że Sir Lancelot wyposażamy. Teraz te skinki na dole trzeba przekręcić. Szczęśliwe kręconko. I... No dobra, zwykły. Zwykły strażak sam. No nie mam pytań. 50 klejnotów. No i oczywiście jeszcze jedno szczęśliwe kręcenie. Zobaczymy, co nam wypadnie. I... Epic? Tak. I chyba już go nawet miałem. Tak, miałem go. Konwertujemy. I wiecie co? Mamy jeszcze dwie rzeczy do odebrania. Pyk, pyk i kolejne kręcenie. Proszę bardzo, moi drodzy państwo. Nietypowy, nietypowy Brazylijczyk. Niech będzie. Tutaj widzę, za kolejny poziom 11 mamy jeszcze dwie dodatkowe rzeczy, więc oczywiście sobie to odbierzemy. No i teraz sprawdźmy sobie naszego Stumblera. Czy ja mogę na przykład kolor zmienić? Mogę, zobaczcie, jest odcień szarości, chyba... Czekajcie, czarny jest najlepszy? Tak wygląda od tyłu, z przodu, tak. Tak, czarny jest najlepszy. Wybierzmy sobie teraz tą nową animację. To jest ta nowa animacja? Nie. To chyba ta. To chyba była ta nowa animacja. Running Man. Spoko, wybieramy. No i oczywiście bierzemy jeszcze bombowe kroki. Dobra, petarda. W sumie to są petardy, więc petardowe kroki. Do gry wraz z nową aktualizacją została dodana nowa opcja zapraszania znajomych, więc jeżeli chcecie, zaproście mnie teraz. Mam 51 nieodebranych zaproszeń. Zobaczymy, ile osób mnie zaprosi, a ja postaram się wszystkich zaakceptować w następnym odcinku, więc do dzieła. Pierwsza mapka, Cannon Climb. No dobrze, zapowiada się ciekawie. Mam chyba najlepszego skina. Nie, ktoś taki ma sam skin jak ja. No dobra. Cyk, okej. Bananek, jakiś tam taktyczny poleciał już. Jeszcze jeden poleci do przodu. Tak jest. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze na razie. O kurde, udało im się mnie trafić. Dobra, go. Go, hop, hop. Jesteśmy, jesteśmy, jest nice. No prawie go trafiłem z liścia. Banan, 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 banan. Hop. Jestem trzeci, więc spoko. Nie udało mi się obrócić o 180 stopni i mu walnąć w ryja. Kolejną mapą, moi drodzy, jest... O kurczę, Over and Under. O, jeżeli mi się uda to przejść, to będzie dobrze. Jaki ten chłop ma fajnego kwadratowego skina minecraftowego. Ja też jestem takiego. On pewnie jest z karnetu, więc za chwileczkę sobie go odblokujemy. Dobra. Co ja zrobiłem? Nie tą emotkę użyłem. Dobra, tam jakiegoś banana szybko puszczam. Niech się wywrócą, cyk. Cyk, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ale to zrobił, ale to zrobił!
Pareluniu, mistrzu, nie leci banan! Okej, okej, easy, easy. Oddam je! Chcesz się bić? Leżysz! Pierwszy! Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Pierwszy w over and under, całkiem nieźle. Czas na wielki finał. Hot Wheelsy, nie mam pytań. Hot Wheelsy są tak randomową gierką, że to jest koniec świata. Ale mam mega kozacką pozycję od prawej strony. Dobrze, dobrze, tu nawet na razie nie emotkuję nikogo. Tylko banan do przodu poleci taktyczny. Wywróci się ktoś? Tak, wywrócił się szybko. 3, 2, 1, go. Tak, jest, jestem pierwszy. Na prowadzeniu Farel z Liskiem Chytryskiem. Okej, okay. Jest nice, jest nice. Jest i zielone. Szybko, 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 zielone będzie. Tak, jest, jest kolejny raz zielone. Zmieściłem się jeszcze, dobra, kolejne zielone. To będzie chyba win. Łatwo, moi drodzy. Jak ja to łatwo zrobiłem. Dobra, 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 kolejne zielone, oby nie było szlabanu. Nie ma szlabanu, jest git. Zmieściłem się wszędzie, rzucam jeszcze banana gdzieś taktycznego, o kurcze. O kurcze, o kurcze, o kurcze. Dobra, jest nitro. Nie, będę drugi pewnie. Jest, pierwszy. Zwycięstwo, ale czułem oddech przeciwnika na plecach. Udało się wygrać pierwszą gierkę, więc nice. Lecimy dalej i kupujemy kolejne stopnie. Kolejne 30 i za to odbieramy 50. I kolejne gemy. I robimy sobie szczęśliwe kręconko. Czy coś będzie ciekawego? Coś takiego, czego jeszcze nie miałem? Nie, no miałem takiego epika, ale... Super, gościu, o, Old MC Bucket. Nie miałem go, więc spoko. Ja lubię te szare skinki, ponieważ rzadko się w sumie z tego koła trafiają. Bardziej lecą niebieskie. I oj, tej chyba legendy też nie miałem. I mamy epika. Za to będzie, moi drodzy, dużo żetonów. Nieźle. I jest też animacja zaczepki. 50 klejnotów. 50 klejnotów. Dobrze oddaję, dobrze. Lecimy dalej. Szczęśliwe kręcenie. Mamy ufolutka? No i dobrze, no i dobrze. Więcej zawsze żetonów. Takiego ufolutka, no chyba nie miałem jeszcze żółtego, no ale może się trafi na kole, jeżeli jest taki w ogóle. Lotnika mam. Lotnika chyba mam, czy nie mam? Tak. Okej, okay, kolejny poziom. 50 klejnotów, 10 gemów. No i kupujemy kolejny poziom. No i też kupmy od razu następny, ponieważ, moi drodzy, będziemy mieli nową emotkę śmiania się. No dobra. Kręcimy sobie kółkiem jeszcze raz. I co? I nietypowy, dobra. Sprawdźmy, co mamy dalej jeszcze w karnecie. A za 29 poziom jest ten kozacki chłop. No dobra, to co? Nie ma na co czekać, moi drodzy. Kupujemy sobie karnecik dalej. Pyk. Odbieramy Elvisa Presleya, jeżeli wypadnie. I proszę bardzo, co to będzie? Epic. Nie, panda. Panda Beer. Takiego nie miałem, ale czad. Mamy też nową emotkę, którą będziemy mogli też poużywać. I kolejna animacja zaczepki. Odbieramy. Kolejne 50 klejnotów. Lecimy dalej. Żetony i losujemy. Szczęśliwe kręconko. Banan! Tak! Nie no! Ja tego banana nie mam. No dobra. Patrzcie, kolejna animacja zaczepki. Jakie animacje nowe. Ciekawostka. Za chwileczkę sprawdzimy sobie wszystkie. Rzadki ptaszek. Okej. Nie miałem go. Ale bajer. Dobra, to odbieramy. I będziemy mieli też noworoczne buciki. Buciki. Chodzonko noworoczne. Coś specjalnego z takiego koła, jakby poleciała, to bym nie wytrzymał. Ale i tak epic. 15 żetonów kozak. No i co, moi drodzy? Odbieramy Pixel Gaia. Coś pięknego. Wyposażamy od razu. Odbieramy jeszcze skórkę. Legenda, legenda, legenda. Nie, no niestety tylko epicka Nynx, tak? Czy jakoś tak ona się nazywała, czy tam Valkyria. No i oczywiście odbieramy nową emotkę. Takiej jeszcze nie miałem i nową animację. Sprawdźmy sobie teraz to wszystko na spokojnie. Wejdźmy sobie w animację. Co my tutaj mamy?
To jest ta nowa. A, robot, patrzcie, do niego idealnie pasuje. Więc ja ją oczywiście używam. Mamy jeszcze taką. A, to fighting był. Okej, okej. Taka poskakująca. I fighting, no dobra. Robot będzie do tego Pixel Guy'a idealnie pasował. Możemy zmienić w nim kolor Pixel Guy'u. Tak, jaki chcemy. Tyłem będzie chyba najlepiej wyglądał. To jest taki zwykły, Steve'owy. Zielony, zielony taki zombiaczek. Zostawmy sobie teraz na chwilę obecną zombiaczka. Oczywiście weźmy sobie też jeszcze nowe kroki. To były te kroki. Tak, fajerwerkowe. Fajerwerki normalnie. No i mamy też jeszcze tutaj emot. I tą emotkę możemy sobie zamienić na coś innego. Co to były za zaczepki? Aha, że sobie siedzisz jak szef. Kolejna zaczepka. To ten robocik i ukłon. Robimy sobie robocika też tutaj. No i moi kochani, bierzemy coś specjalnego. Takiego wślizgu ja jeszcze nie mam. Zamienimy za serduszko, za przytulanko. No i co? Lecimy z gierką. Okej, moi drodzy, Floor Flip jako pierwsza mapa. Całkiem niezła jest. Lecimy. Czy mamy kogoś takiego jak ja? O podobnym skinie. Hop, hop. Łapcie skórkę od banana, wariaty, pierw. Wow, 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 wow. Dobra, dobra. Udało mi się. Nice. Jest git, jest git. Dobra. I wślizg. Pyk, leżysz, leszczu. Jakie to jest piękne. Hop, hop, tak jest. Dobra, mamy to. Dobra, doskoczyłem. Pyk i wślizg, leżysz. Mumia spadnie? Nie spadła. A myślałem, że już poleci na dół. Dobra, patrzcie na to. Ciach, leszcze. Prawie, że się udało, prawie się udało. Okej, okej. I wślizgiem na metę. Tak, jest pierwszy. I o to chodzi. Ej, zarąbiste jest to kopnięcie. Ciekawe, czy mogę podciąć kilka osób naraz. Nie tylko jedną. Jak moja nowa emotka? Sprawdźmy ją. Tak jest, jest tańczony robocik, ostro. Kolejną mapą jest, dajcie coś takiego typu Laser Tracer. O nie, Hot Wheels, tutaj nie będę miał jak kogo podciąć. No dobra, chyba że na samym początku, kurczę. Ja muszę lecieć bardziej, a dobra, polećmy lewą stroną tym razem. Pierw skórka. O, 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 co, nie. Dobra, będzie po mnie chyba już. To chyba jest, moi kochani, po mnie w tej rundzie. Ale miejmy nadzieję, że nie. Dobra. Poleciała skórka od banana. Szybciutko teraz wślizgiem. Jest git. Jest git. Go, 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 Farel. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie mogę teraz nic uderzyć, naprawdę. Bo inaczej będzie lipa. Jest zielone, jest git. Cyk, cyk. Jest kolejne zielone. Jest dobrze. Wyprzedzam go. Szybko, szybko, szybko. Spacja, 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 spacja. Nie wiem, czy to coś daje. Okej, okay. Nie uderz w szlaban, nie uderz w szlaban. Aj, uderzyłem niestety, dobra. Czy wślizg działa? Nie działa, niestety nie działa. O nie, nie, nie. Dobra, dawaj, zielone, zielone, tak jest. Mamy to, mamy to, odejdź, odejdź, chamie. Woo! Trzeci, nieźle. A myślałem, że po tym upadku gierka się niestety zamści i nie dojdę do finału. Dobra, jest finał, poprosiłbym jakąś taką fajną mapkę na finał. Tylko nie Jungle Rolla, bo przegram. Ja w Jungle Rolla jestem słaby. No i o to chodzi. Bot Bash będzie mocnym finałem. Tylko nie daj się tutaj, Farel, zaskoczyć nikomu. Dobra. Wow, 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 wow. Nie mogę tak robić, nie mogę tak robić. Dobra, został tutaj podcięty chłoptaś. Listwa, nie trafiam go. Dobra, dobra. Nie, nie, nie. No i co? I po finale. Co to było? No gościu mi sprzedał listwę i wypadłem jako pierwszy. Najgorzej. Dobrze, zagrajmy jeszcze raz. Tamtego nie było jak coś, moi kochani. Wymazujemy to z pamięci. I piszemy w komentarzu, Farel, nic się nie stało. O kurcze, Pint Splash. Jako pierwsza mapa, no dobra. Może być ciekawie. Dobra. Szybko do przodu, tak jest, jest git. Najgorsze jest to, jak ich tyle tutaj się pcha, że ja nie widzę, która to moja postać. Hop, dobra, udało się na szczęście. Ślisk. Prawo, lewo, jest git, jest git, jest git, jest git. Bananek poleci taktyczny do przodu. Wpadł do farby najgorzej. Dobrze, dobrze. I teraz bananek poleci do przodu. Okej, okay, to spadło, dawaj, 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 hop. Hop. Hop, hop. Chcesz też listwę? A, bo dobra, ze wślizgu. No i nie trafiłem go, no.
Nie wiem, o co chodzi czasami z tymi emotkami. Czasami działają, czasami się bugują. Dziwne. Robocik jest tańczony i lecimy do kolejnej rundy. A kolejna runda to znowu Hot Wheels. No okej, okej. To mapkę już w sumie znam na pamięć. Wiem, jak w nią grać. Więc lecimy znowu lewą stroną. Może się uda tutaj wylądować? Tak, udało się. Ale lajcik. Ale lajcik, moi kochani. Cyk. Cyk. Wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć. Nie wyrzuciło, nie mam pytań. Raz, dwa, trzy. Okej. Dawaj, 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 dawaj. Tak jest. Kurczę, jest kilku przede mną cwaniaczków. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, jest teraz git. Znowu jest zielone, przeskakuje też szybciutko. Spacja, spacja, spacja. Jest zielone kolejne. Oby nie było szlabana, jest szlaban. No niestety nie dałem rady wyhamować. Dobra, zielone, zielone. Patrz, nie zdążyłem, najgorzej. Tu musi być zielone. Go! Tak jest. Jest łatwiutko. Woohoo! I bananek na koniec. Drugi. Całkiem nieźle poszło. Ło, ten jak bokiem wariat poszedł. Co on na wstecznym jedzie? Co tu się wydarzyło? I przegrał. Mordo, nie w tą stronę. Autem się jeździ. A finałową mapą jest Jungle Roll. Super, super. O tym marzyłem, o tym myślałem. A teraz to się stało rzeczywistością. Najgorzej. Okej. W miarę. Nieźle. Ślisk, leżysz. Banan. Dobra. Patrzcie, on przebiegł! Jakim cudem on to przebiegł, ten król? On jest szefem Jungle Rolla, nie? Naprawdę, moi drodzy. Patrzcie, patrzcie, co oni robią, co oni robią. A tu musiałem niestety poczekać, zmuszony byłem, ponieważ mi się kłoda źle kręciła. To nie był idealny timing, niestety. No i uwaga, właśnie kto to? Stumble Guy winnerem, no nie mam pytań. Najgorzej. Niech się cieszy, wariacik. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu filmu, napiszcie w komentarzu Pixel Guy to szef. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!